W imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Witam wszystkich bardzo serdecznie na finiszu tegorocznej majówki, długiego majowego weekendu w sobotę 6 maja. Pozdrawiam Was słowami wyjętymi, pierwsze z nich z psalmu 18, 7 wiersz. W niedoli mojej wzywałem Pana i wołałem o pomoc do Boga mego. Z przybytku swego usłyszał głos mój, a wołanie moje doszło do uszu Jego. I drugie hasło zapisane w 4 rozdziale Ewangelii Marka, 38 wiersz. Jezus był w tylnej części łodzi i spał na wezgłowiu. Budzą Go więc i mówią do Niego: Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy? Majówka, ten czas, który powoli się kończy, to czas, w którym być może nie jeden z nas był nad morzem, był na Mazurach, w górach, odpoczywał. Myślę, że obraz morza, obraz jeziora nie jest nam obcy. Myślę, że każdy z nas słyszał nieraz o jeziorze Tyberiackim, Galilejskim, a może nawet nie jeden z nas oglądał właśnie to jezioro, to morze na własne oczy. Blisko właśnie tego jeziora często przebywał Jezus. W miastach i wsiach nad nim leżących mieszkał, nauczał, czynił cuda. Przez to jezioro przepływał wraz z uczniami, uciszał jego wzburzone wody. Jezioro Genezaret było niewielkie, mniejsze niż niektóre nasze wielkie jeziora, na przykład Śniadrwy, ale bardzo burzliwe, niebezpieczne. Bywało urocze, bardzo spokojne, niebo nad nim było uśmiechnięte. Rybacy chętnie wypływali na połów ryb na tym jeziorze. Ale niekiedy zbierały się chmury, zrywał się wiatr i to przecudne, bajeczne, uśmiechnięte jezioro stawało się niebezpiecznym żywiołem. Takie jest także nasze ludzkie życie. Zmienne, bardzo zmienne jest nasze życie. Dziś jest jasne, szczęśliwe. Zdawałoby się, że nic nam nie zagraża, ale już następnego dnia grom po gromie uderza w nas, tak jak uderzał w Joba. Dziś jesteśmy wyniesieni wysoko, czujemy się bezpieczni, tak jak Józef w domu Potyfara w Egipcie. A jutro? Jutro czujemy się strąceni głęboko, tak jak on, aż do więzienia. Wobec tego wszystkiego, wobec takiej zmienności w naszym życiu, czego nam przede wszystkim potrzeba? Potrzeba nam wiary. Wiary tego bezgranicznego zaufania, jakie miał Jezus w czasie burzy morskiej, śpiąc spokojnie, podczas gdy uczniowie byli w ostateczności zaniepokojeni, do ostateczności zaniepokojeni, byli przestraszeni, przerażeni. Możemy i często doświadczamy burzy wokół nas w naszym życiu. Kłótnie, antagonizmy, niedomówienia, krzyk, płacz drugiej osoby, chaos, brak zrozumienia. Burze dotykają całe społeczeństwa, całe narody, całe kraje, ale także miasta, nasze rodziny i nas samych. Doświadczamy również wewnętrznych nawałnic, gdy dotykają nas różnego rodzaju doświadczenia, myśli, wypowiedziane słowa. Bóg zna każdego z nas. Prowadzi łódź naszego życia poprzez różne fale i różne burze. A my? A my w obawie o swoje życie wołamy
nierzadko z wyrzutem: Nauczycielu, nic Cię nie obchodzi, że giniemy? Głosów, krzyków, pretensji w naszym życiu, tak jak w owej łodzi, jest zapewne o wiele więcej, za dużo. Ewangelista Mateusz tę sytuację przedstawia wręcz jako krzyk o pomoc. Panie, ratuj nas, giniemy. No właśnie, mamy pretensje, krzyczymy, boimy się, rozpaczamy, rezygnujemy i w tym wszystkim zapominamy o Bogu. Zapominamy, że gdy On jest w łodzi naszego życia, nie musimy się lękać, lecz przez swoje doświadczenia przechodzić z ufnością, przechodzić z pokorą. Nieraz musi ucichnąć sztorm, który jest częścią naszego życia, abyśmy mogli dostrzec Boże prowadzenie. Jezus pyta uczniów, gani ich za brak wiary, za brak zaufania w trudnej dla nich chwili. Ale także demonstruje swoją troskę, demonstruje swoją pewność, demonstruje swoją miłość, że kto wchodzi do łodzi z Nim, wchodzi do łodzi swojego życia z Nim, ten nie ma o co się lękać. Prośmy więc nie tylko w chwili burzy naszego życia. Prośmy każdej chwili, jak niegdyś prosili uczniowie Jezusa Chrystusa. Panie, przymnóż nam wiary. Panie, dodaj nam wiary. Dodaj nam zaufania każdego dnia. Tego życzę sobie, tego życzę nam wszystkim, abyśmy żyli wiarą każdego dnia. Niech nam Bóg wszystkim błogosławi.